Jesteśmy we Wrocławiu, formuła finał, 10 km, 50 przeszkód. Świetna pogoda, świetni zawodnicy, najlepsi w kraju, no nic tylko biegać i pokonywać przeszkody. Najfajniejsza impreza runmagedonowa w tym sezonie. Mój cel tutaj był donieść opaskę, w ogóle nie myślałam o podium, a tutaj się udało wygrać, także jestem bardzo szczęśliwa. Była naprawdę zacięta rywalizacja i tempo tego biegu było strasznie mocne. Sądzę, że każdy, kto bierze w tym udział, chce to zrobić następny raz i kolejny, to po prostu wciąga jak narkotyk. Zaliczyłem każdy bieg, który był możliwy dla oczywiście dorosłych. Nie pchałem się do juniorów, do kidsów, nie chciałem dzieciom coś z zabawy, a da się. Rewelacja, fajne, że całą rodziną, a nawet ze znajomymi w jednej drużynie jest, więc super pomysł. Super przygoda. Wspólny cel, wspólny wyjazd. Wszystko do kupy daje fajny weekend. Oczywiście, no jest jakieś wsparcie, tak biegniemy z dziećmi, wspieramy, pomagamy. One też widzą, no jest po prostu więź, tak? Robi się taka większa więź, tak? To można dzieciaki odciągnąć od tabletów, komputerów, bo jest ruch, trochę sportu nigdy nie zaszkodzi. Tu moje dzieci miały urodziny i to jest taki tak naprawdę prezent na urodziny. Jedna i druga. I ja nie przy okazji, więc... Ja wygrałem chyba, nie wiem, ale... Podobało mi się. Mi się podobało bardzo. Ta formuła Family daje takie poczucie, że możemy coś razem.